Witam bardzo serdecznie. Kasia Krasudska, motywujący nauczyciel języków z tej strony. Zapraszam do krótkiej lekcji języka duńskiego oraz zapoznania się z intencją na ten tydzień. Intencja na ten tydzień znajduje się na tej karcie i mówi: Ja błogosławię moją rodzinę miłością. Na odwrocie tej karty pojawia się jeszcze kilka zdań dodatkowych. Pozwól, że podzielę się nimi z Tobą. Ja je elska o akcepceja weat enkelt melem einszkö Familie. ja kocham i akceptuję każdego jednego członka mojej pięknej rodziny od elska o we sera i oni kochają i doceniają mnie elt ergod gott i min werden wszystko jest dobrze w moim świecie piękne słowa na ten tydzień. Temat rodziny, ja welszyjno min familie Mekali błogosławię moją rodzinę miłością. Piękny temat, choć myślę, że może być również tematem kontrowersyjnym, zwłaszcza kiedy nasze relacje z naszymi najbliższymi członkami rodziny nie są na tym poziomie, na którym byśmy chcieli, albo pozostawiają sobie dużo do życzenia. Natomiast ten temat rodziny w moim odbiorze to nie tylko temat osób um, spokrewnionych, ale również osób, które pojawiają się w naszym życiu i towarzyszą nam poprzez kolejne miesiące, lata. Um, mam takie szczęście, że w moim życiu spotkałam osoby, które stały się moją rodziną. Mam przyjaciół, e, którzy, których. których e, z radością nazywam członkami mojej rodziny. I mam oczywiście też e, prawdziwych członków rodziny, z którymi jestem spokrewniona i którym e, błogosławię e, e, miłością. Um, zaprosić chcę Ciebie również w tym tygodniu, kiedy podejmujemy się tego tematu rodziny i, i miłości, do tego, abyś znalazł w swoim sercu to uczucie ciepła. Do każdego członka miłości bez względu na to, jakie masz z nim, z nią relacje. I dlaczego do, do, do tego chcę Ciebie dzisiaj zaprosić? Ponieważ ta miłość, nawet jeżeli nie jest wypowiedziana, ale wypływa z naszego serca, i ta intencja podzielenia się tą miłością, płynącą prosto z naszego serca, potrafi przemienić osobę nawet na odległość. Myślę, że warto spróbować. Takie ćwiczenie, które ja osobiście um, wykonuję od czasu do czasu, zwłaszcza kiedy czuję, że te relacje nie są na takim poziomie, na którym ja bym chciała, e, zwłaszcza kiedy czuję, że chciałabym zbliżyć się emocjonalnie do jakiegoś członka mojej rodziny. Wówczas siadam w spokojnym, cichym miejscu, e, w samotności, w ciszy i zamykam oczy. I staram się poczuć taką miłość w sercu. Najpierw po prostu to uczucie takiego ciepła. Uczucie ciepła, uczucie miłości. Kiedy już to czuję, a wyobrażam sobie osoby a, mi najbliższe, które z łatwością takim ciepłem a, jestem w stanie obdarować. I wysyłam tą miłość do nich w mojej wyobraźni, dzielę się tym ciepłem. W moim przypadku to ciepło przyjmuje niejednokrotnie postać światła, albo bardzo białego, bardzo intensywnego białego światła, bądź złotego światła. I wyobrażam sobie, jak to światło przechodzi ze mnie na moich członków rodziny, na osoby, które, z którymi chcę się podzielić tą miłością. Kiedy już czuję, że jest we mnie bardzo dużo tej miłości, którą się dzielę z innymi, wówczas skupiam się na tej osobie, której szczególnie chcę przekazać tę miłość, którą szczególnie chcę pobłogosławić miłością. Innymi słowy, której normalnie ta miłość nie przychodzi mi tak łatwo, ponieważ pewne zachowania sprawiają, że, że czuję się na przykład zraniona. Wówczas takie ćwiczenie. Przekazania tej miłości bezwarunkowej w postaci światła prawdziwie wpływa na energię między nami i, i uzdrawia tę energię między nami. I zapraszam Ciebie dzisiaj e, do tego, abyś w tym tygodniu. Spróbował a, sam takie, takie, wykonać takie ćwiczenie. Ważne jest to, aby wykonać je w ciszy i w spokoju, i aby najpierw wygenerować to ciepło, takie bezwarunkowej miłości do samego siebie, do osób, a, którym łatwo nam ta miłość przychodzi, i później przelać to, to ciepło, to, to, ten nadmiar tej miłości do tej osoby. A, z którą, z którą chcielibyśmy naprawić nasze relacje albo z którą chcielibyśmy wzmocnić nasze relacje. Warto spróbować. Jej min familie gott i Wszystko jest dobrze w moim świecie. Oni kochają i doceniają mnie. Te słowa też warto sobie powtarzać bez bólu, bo może stać się tak, że Dostaniesz tą miłość i to docenienie niekoniecznie od tych osób, od których się spodziewasz. Ale kiedy będziesz powtarzał Min familia elska, owe, seramaj, moja rodzina kocha i docenia mnie, ta miłość i docenienie do Ciebie trafi. Warto spróbować. Życzę Ci pięknego tygodnia. Tak for a day. This is, hi, hi. A jeśli chcesz się tak na marginesie, jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat lekcji języka duńskiego, na temat mnie, jeżeli dopiero mnie poznajesz, to zapraszam również do strony kasiakrasucka.com A dziś pozostaje mi tylko mocno trzymać kciuki za Twoje postępy językowe, ponieważ mocno wierzę w to, że Ty też możesz mówić płynnie po duńsku. Cakhfojdej, wisiesz. Hi, hi.